witam dzisiaj wizualnie, witam was w kolejnym odcinku Gry Hocus Pocus. I to jest tak jakby pierwszy odcinek trzeciego, wow! Z sezonu Ostro na Dzień Dobry. A ja tu kusnąć nie mogę, ja tu mogę tylko spojrzeć w dół. Dobra. Wow, trwana bestia. Gin. Pierwszy odcinek jakby trzeciego sezonu, bo w poprzednim nagraniu zakończyliśmy drugi świat. A teraz mamy trzeci świat, który wygląda mocno inaczej niż wszystko, co było do tej pory, przynajmniej ja tego z niczym nie kojarzę. Czyli poruszamy się do przodu, tak jak być powinno, widzimy nowe, fajne rzeczy, zwiedzamy nowe, fajne, magiczne krainy i jak dobrze pójdzie, to zabijemy nowego, fajnego bossa, ale wow, ale do nowego, fajnego bossa nam jeszcze troszkę zostało. Zobaczmy, co tu dają. O, mogę latać w dół i w górę. Dobra. Nie wiem, co tu ma być, co na mnie ma czekać, ale... troszkę za długo. Pojedźmy tam na dół najpierw. Bo mam wrażenie, że pominęliśmy kawałek fajnego świata. O! Czyżby ta plansza była bardziej rozbudowana, niż by się mogło zdawać? I dajesz to. Jesteśmy. Okej, mam pierwszą kulę, proszę państwa. To było dobre. To było naprawdę dobre. I co teraz? Nie mam pierwszej kuli. Falstart. Dałem się nabrać. Nie będę mógł tu wrócić? Będę mógł tu wrócić. Okej. Coś czuję, że nadszedł czas skomplikowanych plansz i trudnych rozwiązań. Tak, tu wracamy i możemy zjechać jeszcze niżej, czyli tu może być sporo ukrytych przestrzeni w samym standardowym stworzeniu krainy. O, haha! Udało się ich za jednym zamachem. Nie dość, że za jednym zamachem się ich udało, to jeszcze... jeszcze w ostatnim ułamku sekundy skończyło mi się ten super szybkie strzelanie, więc jest naprawdę dobrze tym razem. Wow. Jeszcze jakiś? Wow. Wziąłem na klatę bez sensu, troszkę mogą uciekać, ale mam wrażenie, że za przeciwników są tutaj punkty. A więc... O, srebrny klucz, nie ten klucz mam. Wow! Duże. O, okej, zaczynam się gubić. Teraz oficjalnie zaczynam się gubić. Skorpion bojowy próbował mi zrobić kuku. Jak tak dalej pójdzie, to wyhaczę wszystkie kule, zanim zwiedzę ten kawałek zamku. Byłoby słabo, no ale okej. Jeszcze niżej, o, ale niżej się nie da. Srebrnego klucza jeszcze nie posiadam, trzeba to będzie wrócić, trzeba pamiętać o srebrnym kluczu. Ale jesteśmy tak, ten kawałek nieprzedeptanego gruntu przed nami. Czeka na nas teleport, dobra. To spróbujemy wyhaczyć jako ostatnie. Coś się stało, tylko nie wiem co. Co tu się stać mogło? Czy otworzyliśmy może przypadkiem tu przejście? Tak. Nie dość, że może, nie dość, że przypadkiem, to jeszcze jest sporo fajnych kryształów do złapania. A, sekrety wszędzie. Za to lubimy ten produkt, bo naprawdę fajnie zorganizowali tutaj planszę z tymi wszystkimi kryjówkami. Ale to też jest ten skok technologiczny, to jest to, czego nie było i nie mogło być w Duke Nukemie. Bo tam plansze były jednak dużo mniej rozbudowane. I to nie dlatego, że twórcy nie próbowali, tylko dlatego, że technologia jeszcze wtedy nie pozwalała na takie cuda jak tutaj.
czerpiesz tyle życia, że normalnie powinienem tu kiedyś wbić po zgonie. Ale to się zamknęło. Czy tu jest... Aha, tu jest ten kielich. Okej, to dokładnie tu chcieliśmy wylądować. Nie dość, że dokładnie tu chcieliśmy wylądować, to jeszcze... to jeszcze przy okazji udało nam się odkryć kawałek mapy z drugiej strony, więc... Jak najbardziej jest na plusie. I pani Jola nas, buteleczka i fiolka. Miała być Jola, fiolka Jola. Nas przenosi z powrotem tu, gdzie byliśmy, mam nadzieję. I będę mógł powiedzieć troszkę dalej. Bo to jeszcze nie jest koniec planszy. Tam byliśmy. Tamburyn. Tu byliśmy, tak? Tu byliśmy i odhaczyliśmy z drugiej strony. Dobra. Żebym ja się nie zgubił. Bo coraz łatwiej zgubić się tu. Bo nie oszukując się. O tak, to było piękne. Tego się po tej grze spodziewałem. Ale zanim tam pójdziemy, najpierw tutaj. Ech, takie cwane bestie. Nie dadzą człowiekowi tego zrobić na szybko. No i co, jedziemy na dół. Niżej się nie da, podejść może tu i przeskok tu i tu i tu i tu i tu. Wrażenie, że tu czeka na mnie jakaś niespodzianka, niekoniecznie miła. O, jest. Przynajmniej te bydlaki nie sieką ogniem na lewo i na prawo. To mogłoby być problematyczne, chociaż ta plansza jeszcze nie powinna jakoś wybitnie robić mi kuku. Na 7. Przyznam, że jest znacznie dłuższa niż się spodziewałem, że będzie, szczególnie, że to jest pierwsza plansza tego świata, więc... tak. Nie pamiętam, co to było to. Okej. Bonusy. No to dobra. Jeszcze dwie kryształowe kule magiczne nam potrzebne są. A, to było super strzelanie. O, no tak, mogę tu wjechać. Jest srebrny klucz. I teraz możemy się cofnąć prawie na sam początek. I zdobyć tą ostatnią rzecz brakującą. Właściwie dwie ostatnie rzeczy, dwie ostatnie kule nam zostały jeszcze. Całkiem ostro, muszę przyznać, jest całkiem ostro jak na pierwszą planszę nowego świata, ale tak czasem jest w tych starych grach, że człowiek się ładuje i jest wysoki poziom trudności, na początku jest mapa prawie nie do przejścia, tak dziuku miałem, a kolejne 5 plansz jest tak banalnie prostych, że właściwie smutno, nie? Bo no najgorsze już za mną, a powinno być dopiero przed nim, to znaczy nie, no ja się nie wyobrażam, fajnie jak jest, jak się ma to poczucie, że ewolucja moich zdolności klikastycznych jest do przodu i jestem w stanie się przebić przez nową planszę bez większego problemu, ale mam wrażenie, że to jednak powinien poziom trudności wzrastać, powinienem się czegoś uczyć i dochodzić do... A, nie udało się. Jestem w stanie tu zeskoczyć na to. Czy tam jest coś godne złapania? Tam pewnie jest coś godne złapania. No, ostatnia kula. No to zobaczmy jeszcze tu. Jako, że chyba wszystko mamy. I jeżeli nic tam nie zostało, to proszę Państwa, ja Wam dziękuję za uwagę. I hej!
Okej, okay, ten nowy świat jakoś szału nie robi kolorystycznie, jest za dużo kolorów, za dużo za dużo ładnych rzeczy, znaczy ładnych rzeczy, barwnych rzeczy, które wali po oczach i mnie to męczy strasznie, to będzie ciężkie do nagrywania.